sobotę 19 czerwca w Urzędzie Gminy w Istebnej uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu. Ta tablica została tutaj zamontowana, ponieważ taka była wola i intencja wielu mieszkańców, wielu rodzin. Zresztą są oni fundatorami tej tablicy. Także wczoraj były urodziny świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dzisiaj jest dobry moment, żeby to uroczyście przed zacnym jubileuszem 400-lecia Jaworzynki otworzyć, pokazać i upamiętnić, bo to nie jest tylko tablica, ale to jest pamięć górali o wartościach, o Lechu Kaczyńskiemu, o tym, o co tak bardzo teraz w Europie jest potrzebne, czyli również o korzeniach chrześcijańskich. Czyli takie oficjalne odsłonięcie i poświęcenie, rozumiem, tak? Dzisiaj tej właśnie tablicy. Tak, dzisiaj jest poświęcenie, odsłonięcie, natomiast planujemy w przyszłym roku po tym remoncie Gminnego Ośrodka Kultury tablicę przenieść i będzie ona na ścianie frontowej, zewnętrznej, właśnie na tym budynku. Gmina nie poniosła żadnych kosztów, zostało to ufundowane przez osoby prywatne. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.